Dzień dobry. Dobry. Dziworski. Borewicz. Jestem dowódcą brygady antyterrorystycznej. To nie gówniarze. Oni wiedzą, czego chcą. I chyba nie mają zamiaru zrezygnować. Widzę. Zna pan sprawę? Znam. Byliśmy na nasłuchu. Wie pan, takie działanie to już jest spirala strachu. Gdyby myśleli logicznie, to by nie zaczynali. Niech pan nic nie kombinuje z pilotami. Licencji nie podrobimy, a oni na plewy nie dadzą się wziąć. Sprawdzą przy wsiadaniu. Tam jest druga stewardesa. Wiem. No to jak pan chce? Zobaczy pan. Niech pan na wszystko się zgadza. Przeciągać? Nie. Szkoda tej dziewczyny. Teraz na mnie kolej. A pan niech idzie na wieżę. Wieża tu grupa. Zgłaszam się gotowy, over. Wieża, zrozumiałem. Masz przecież kryptonim, oni są na natuchu. Pies z nimi tańcował. Mogę jedynką, over? Możesz, over. Polu 2, zgłoś się, odbiór. 07, zgłaszam się. Niech pan zaraz podjedzie na parking przed budynkiem. Odbiór. No co, coś ważnego? Tak, nawet bardzo. Sam nie wystartuje. Stewardesa zastąpi mechanika. Będzie ją pan instruował. A jak się nie zgodzę? To najpierw ona, a potem pan. Myślę, że nie zrobi pan tego. Jedno z nas musicie zaoszczędzić, żeby mieć czym szantażować. Startuj. Na razie nie wiem dokąd. Dowiesz się w powietrzu. Ruszaj. Wieża Okęcie, tu Tango India, uprowadzony przed rejsem 161. Proszę o zezwolenie na uruchomienie silników. Tu wieża, zgoda na uruchomienie silników. Próg 1.5. Tango India, zrozumiałem. Kierunek 1.5. Oddam ci w poniedziałek. No, cały czas za ogonem. Zboczysz o parę stopki i wszystko od dupę potłuc. Przestańcie kłapać! Tango India, zbliżam się do 1.5. Uważaj, na razie nie wiem, co będzie po starcie. Druga stewardesa w porządku, trochę potłuczona. Na jakiej wysokości będziesz miał samoloty w holdingu? Wieża. Podaj mu informację, że w promieniu 50 km nie ma nikogo w powietrzu. Ale później musi podać kierunek. Dostanie swoją wysokość i korytarz. Over. Po starcie z lotniskiem też cały czas po polsku. Jata. To brygada. Wieża. Daj mu dłuższą drogę kołowania. Tak ze 3 minuty. Zrozumiałem, over. Cholera! Zablokowali! Do bagażnika! Ja
lewo, dawajcie karetkę! Zwiąż mnie. Po co? To przecież jutro rano ktoś musi Polsce odebrać. Ciebie będę przesłuchiwać, ale też ofiara porwania, bo tyś mnie do tego zmusił. Pójdę do banku. No wiąż. Strzelona? Nie. Potknęła się o dywan. Ostrożnie. Już wszystko w porządku, dobrze. Zaraz tu samochód będzie po baniu. Widzi pan? Tak jak mówiłem, u każdego porywacza istnieje pewna granica wytrzymałości psychicznej. Jak poczuje, że wygrał, że ma załogę, że samolot ruszył, wtedy zawsze w tym momencie następuje pewne rozluźnienie. I wtedy już brygada. Mamy jednego rannego. A tamten? Tamten nie żyje. Cześć. Z tamtą stewardessą wszystko w porządku, lekki postrzał. Dobra, no dziewczyna. Masz już telefon? Jędza. Cześć. Cześć. Słuchaj, trzeba stamtąd jak najszybciej zabrać zwłoki. To rejsowy samolot. Thank you.